Witam. Oto mój próbny, można powiedzieć, pilotażowy podcast kryminalny, w którym opowiem o pewnej sprawie niewyjaśnionego zaginięcia, która miała miejsce przed blisko 9 laty w Ameryce Środkowej. Ówczesne wydarzenia pozostawiły po sobie bardzo dużo znaków zapytania, czyniących tę sprawę zagadkową, ale również niezwykle niepokojącą. Dlatego osobom wrażliwszym odradzam zapoznawanie się z podcastem w nocy po ciemku. A tymczasem jedyneczka i jedziemy. Sprawa dotyczy niewyjaśnionego zaginięcia w Panamie dwóch holenderskich studentek, Chris Kremers i Lisanne Front, w kwietniu 2014 roku. Chris i Lisanne urodziły się, wychowywały i dorastały w tym samym mieście, holenderskim Utrechcie. Przyjaźniły się od dzieciństwa i uchodziły za nierozłączne. Również wspólnie studiowały i mieszkały razem w akademiku. Lisanne przyszła na świat pod koniec września 1991 roku. Była osobą stonowaną, spokojną, dość nieśmiałą, za to wyróżniała się wzrostem 184 cm. Miała ciemne włosy, a jej pasją była siatkówka, którą trenowała w miejscowym klubie. Chris była rok młodsza od Lisanne, rocznik 1992. Miała 167 cm wzrostu i charakterystyczne blond rude włosy. Jednocześnie postać Chris, choć rzecz jasna nie znam jej i już nigdy nie poznam, osobiście jest dla mnie bliższa na poziomie empirycznym i emocjonalnym. Mieliśmy podobne daty urodzin. Ja jestem z 3 sierpnia, Chris była z 9 sierpnia. Oboje byliśmy z zodiakalnymi lwami, czyli futer. A gdy dotarłem do jej zdjęć z imprez z holenderskimi przyjaciółmi, a w serce mnie zabolało widząc, że z charakteru była bardzo podobna do mnie. Żywiołowa, otwarta, pełna życia, energii i poczucia humoru. Gdyby dziś żyła i spotkalibyśmy się na wspólnej imprezie, raz dwa byśmy się dogadali i przypadli sobie do gustu. Czuję wręcz całym sobą, że tak właśnie by było. Wiosną 2014 roku przyjaciółki postanowiły pojechać razem na kilkutygodniowe objazdowe wakacje do Kostaryki i Panamy, które dla Lisanne miały być ponadto nagrodą za pomyślne ukończenie studiów. Holenderki długo przygotowywały się do wyjazdu, potrzebne fundusze gromadząc dzięki pracy w kawiarni. Do Ameryki Środkowej dotarły 15 lub 16 marca 2014. Przygodę rozpoczęły od Kostaryki, by następnie zawitać do Panamy, gdzie przez kilka dni bawiły w Bocas del Toro, a 29 marca przybyły do Boquete, gdzie w ramach wolontariatu miały podjąć pracę w lokalnej szkole, by uczyć dzieci angielskiego. Na miejscu dowiedziały się, że sprawa nieco się skomplikowała, przez co wolontariat został przesunięty o tydzień w przód. Jak wkrótce miało się okazać, o tydzień za długo. Dziewczyny nie były zachwycone takim obrotem spraw, ale szybko doszły do wniosku, że nie ma tego złego. Nadprogramowy tydzień wolnego postanowiły spożytkować na zwiedzanie Boquete i zażywanie tutejszych przyjemności i atrakcji turystycznych, wśród których sztandarowym punktem był szlak turystyczny El Pianista, prowadzący na szczyt El Mirador, malowniczy punkt widokowy, przez który przebiega wododział kontynentalny Ameryki. Przy bezchmurnej pogodzie można tam z jednego miejsca zobaczyć ocean spokojny po jednej, a ocean atlantycki po drugiej stronie. Szlak El Pianista wśród miejscowych uchodzi za bardzo łatwy i prosty, mimo faktu, że jego przejście w jedną stronę zajmuje około 3 godzin, dzięki czemu bez większych trudności może go pokonać nawet przygodny turysta nie posiadający doświadczenia ani sprzętu, który nie jest tu potrzebny. Mimo to Chris i Lisanne podeszły do sprawy zachowawczo i rozważnie, wynajmując i opłacając z góry lokalnego przewodnika Feliciano Rodriguez'a, który miał je zabrać na El Pianistę. Dziewczyny umówiły się z Rodriguez'em na 2 kwietnia. Od tego momentu logika i porządek ustąpiły miejsca chaosowi, niejasnościom i mnożącym się znakom zapytania. Z niejasnego do dziś powodu holenderki postanowiły wyruszyć na El Pianistę dzień wcześniej, do tego same, nie odwołując zarazem umówionego nazajutrz przewodnika. Dziewczyny wyszły na szlak, rozpoczynając wędrówkę ku szczytowi El Mirador około godziny 11 dnia 1 kwietnia 2014. Chris Kremers i Lisanne Front nie widziano żywych już nigdy więcej. 2 kwietnia Feliciano Rodriguez stawił się w miejscu umówionego spotkania, ale nie zastał dziewczyn. Odczekał jeszcze jakiś czas, a kiedy holenderki w dalszym ciągu się nie pojawiały, udał się pod adres rodziny, która przyjęła je pod swój dach podczas pobytu w Boquete, myśląc, że prawdopodobnie zaspały. Jednak gdy Feliciano w towarzystwie domowników weszli do pokoju, który zajmowały Chris i Lisanne, okazało się, że dziewczyny nie wróciły na noc.
Przewodnik w pierwszej kolejności ruszył na miasto i pytał, gdzie tylko się da, czy ktokolwiek widział dwie młode Holenderki lub byłby w stanie wskazać, dokąd mogły się udać. Gdy nie przyniosło to żadnych rezultatów, Feliciano postanowił zgłosić zaginięcie na posterunku policji, gdzie jednak odesłano go z kwitkiem z powodu braku wolnych patroli. Dopiero gdy około godziny później spróbował ponownie, zgłoszenie tym razem zostało przyjęte i rozpoczęły się wstępne poszukiwania na małą skalę. Tymczasem w Holandii rodzice obu dziewczyn przestali otrzymywać wiadomości od swoich córek, które dotąd wysyłały je do nich codziennie. Czasem rozpoczęto akcję poszukiwawczą z prawdziwego zdarzenia, w trakcie której ekipy ratownicze przetrząsały panamską dżunglę od świtu do zmierzchu. 6 kwietnia do Panamy przylecieli rodzice Chris i Lizanne w towarzystwie grupy holenderskich policjantów z psami tropiącymi, które jednak na niewiele się zdawały, nie radząc sobie zbyt dobrze w tropikalnych warunkach. Sprawa zaginięcia stała się głośna w całej Panamie, a za pomoc w odnalezieniu zaginionych wyznaczono nagrodę w wysokości 30 tysięcy dolarów. 8 kwietnia liczne ekipy poszukiwawcze po raz pierwszy nocowały w dżungli, nieustannie przetrzesując coraz większe jej obszary, dając sygnały flarami świetlnymi i nawołując Chris, Chris, Lizanne, Lizanne przez megafony. Poszukiwania wciąż jednak nie przynosiły absolutnie żadnych rezultatów. W końcu 14 kwietnia, a więc 2 tygodnie od momentu zaginięcia, szanse na to, że w końcu uda się odnaleźć Holenderki całe i zdrowe, były już niewielkie i wciąż malały. W końcu ogłoszono przerwanie akcji, a tylko skromne grupy ratowników nadal prowadziły poszukiwania na małą skalę. Sprawa z czasem zaczęła przycichać, a po Chris i Lizanne wciąż nie było choćby minimalnego śladu. Wreszcie w połowie czerwca, więc 2,5 miesiąca od zaginięcia, nieoczekiwanie nastąpił przełom w sprawie. W rejonie Bocas del Toro, nieopodal wioski Alto Romero, a więc około 2 dni marszu wprawionego piechura przez dżunglę od szczytu El Mirador, tuż przy polu uprawnym odkryto plecak należący do Lizanne Fron. Mieszkająca w tym miejscu lokalna kobieta była przekonana, że poprzedniego dnia plecaka na jej polu z całą pewnością nie było. Pierwszym, co budziło kontrowersje i ożywione dyskusje, był fakt, że pomimo ponad 2 miesięcy w dżungli oraz wystawienia na mordercze upały, ulewne deszcze, dzikie zwierzęta i wszechobecny brud, plecak był zadziwiająco czysty i w idealnym stanie. Żadnych widocznych uszkodzeń ani jakichkolwiek innych śladów wskazujących, że przez wiele tygodni leżał w głębi dżungli. Kiedy delegacja panamskiej policji zdołała dotrzeć w końcu na miejsce znaleziska i dokonano komisyjnego otwarcia plecaka, sprawy pogmatwały się jeszcze bardziej. Zawartość plecaka stanowiły 2 pary okularów przeciwsłonecznych, aparat fotograficzny Canon, 2 biustonosze, paszport Lizanne Fron, 83 dolary w gotówce, 2 telefony komórkowe należące do dziewczyn oraz butelka wody. Wszystkie przedmioty były czyste, w dobrym stanie, co więcej, bardzo dokładnie poukładane. Analiza zdjęć z aparatu oraz zawartości telefonów pozwoliła odtworzyć przebieg wędrówki Holenderek przez El Pianiste z dnia 1 kwietnia. Początkowo wszystko przebiegało bez żadnych niepokojących oznak. Dziewczyny na zdjęciach, które robiły w trakcie marszu, były uśmiechnięte i w dobrej formie. Pomyślnie pokonały szlak i dotarły na punkt widokowy El Mirador o godzinie 13 czasu lokalnego. Zatrzymały się tu na trochę, robiąc serię zdjęć, na których prócz malowniczych widoków zawsze widnieje przynajmniej jedna z dziewczyn, oczywiście za każdym razem uśmiechnięta i radosna, a także kilka wspólnych selfie robionych z ręki. Właśnie na zdjęciach z El Mirador po raz ostatni pojawia się Lizanne Fron, której od tego momentu nie widzimy już więcej na żadnym z kilku pojedynczych zdjęć, jakie wykonano jeszcze tamtego dnia. W początku kwietnia zachód słońca w Panamie rozpoczyna się około godziny 16, a zmrok, zwłaszcza w bezpośredniej bliskości dżungli, zapada bardzo szybko. W tych warunkach godzina 14 stanowiła ostatni moment, by zawrócić z El Mirador i zdążyć wrócić przez cały szlak, nim zapadnie zmrok. Przedzieranie się przez El Pianiste po omacku w ciemności jest bowiem bardzo ryzykowne. Chris i Lizanne z jakiegoś powodu nie zawróciły, lecz postanowiły minąć szczyt i pójść dalej wzdłuż ścieżki, co było o tyle dziwne, że do tej pory, nie licząc niezrozumiałej decyzji o samotnym wyjściu na szlak, przyjaciółki kierowały się rozsądkiem i trzeźwym myśleniem. Ponadto, po 2 tygodniach przyzwyczajania się do lokalnego rytmu dobowego, powinny były wiedzieć, że ciemność w tym rejonie zapada bardzo szybko. Dziewczyny skierowały się na nieznaną im część szlaku, a sprawy lada moment miały zacząć mieć się już tylko gorzej.
Pozostałe zdjęcia z karty pamięci aparatu, których 1 kwietnia wykonano już tylko kilka, pokazywały, że Holenderki cały czas podążały odchodzącą od punktu widokowego ścieżką. Od pewnego momentu prowadzącą między gęstniejącą zieleń dżungli, a następnie przez wąwozy, które zidentyfikowano jako Quebrada Uno i Quebrada Dos. Później bez trudu natrafiono na oba, co nie było wcale trudne, potwierdzając ich zgodność ze zdjęciami z aparatu. Panuje powszechna opinia wydana przez śledczych, że na tych fotografiach nadal nie widać niczego niepokojącego. Ja sam mam jednak odmienne zdanie na ten temat, podobnie jak wielu innych ludzi, których sprawa zaginięcia holenderskich studentek pochłonęła równie mocno co mnie. Po pierwsze, na żadnym z tych zdjęć nie pojawia się już Lisanne, ani nawet rzucany przez nią chociażby fragment cienia. Nie trzeba geniuszu, by wydedukować, że Lisanne jest z drugiej strony obiektywu. To ona robiła każde z tych ostatnich zdjęć, więc to, co na nich jest, widzimy niejako jej oczami. Ale jaki stał za tym powód? Lisanne nie chciała mieć już żadnych zdjęć, chociażby na tle któregoś z tych dwóch wąwozów? A jeśli tak, to dlaczego? Po drugie, na niektórych fotografiach widzimy co prawda Chris, ale nie uśmiecha się już na żadnej z nich, zamiast tego albo stojąc odwrócona tyłem, albo patrząc prosto w obiektyw dziwnie beznamiętnym, przygaszonym spojrzeniem. W niczym nie przypomina już tej roześmianej, energicznej i kochającej życie dziewczyny, jaką oglądamy na zdjęciach z El Mirador, wykonanych zaledwie pół godziny wcześniej. Co spowodowało, że nagle tak kompletnie zeszło z niej powietrze wraz z całym optymizmem? Ilekroć przeglądam dokładnie te zdjęcia i skupiam się na widocznej na nich Chris, wyczuwam wyraźny brak chęci z jej strony, z wyjątkiem jednego, ale o tym za moment. Ostatnie dwa normalne zdjęcia, 0507 i 0508, wykonano o godzinie 13:54, w odstępie 7 sekund pomiędzy nimi. Obydwa przedstawiają niewielki strumyk, przez który biegnie ścieżka, sfotografowany z tego samego ujęcia, na obu widzimy również Chris. Na zdjęciu 0507 widzimy ją ostrożnie stawiającą nogi na wystających ze strumyka kamieniach, ustawioną plecami do obiektywu. Wyjątkowo osobliwe i mające w sobie coś wyraźnie niepokojącego jest zdjęcie 0508. Chris stoi tutaj na kamieniach pośrodku tego samego strumyka, ustawiona bokiem do obiektywu, a ramiona smętnie zwisają jej wzdłuż ciała. Najmocniejszy i najbardziej niepokojący jest jej wyraz twarzy. Chris patrzy bowiem w obiektyw z mocno skwaszoną miną. To właśnie ten wyjątek, o którym wspomniałem przed chwilą. Czuję tu negatywną emocję, jaka coraz bardziej ją wtedy ogarniała. Silny stres, lęk, może nawet narastający strach. Coś tu było nie tak. Cokolwiek to było, Chris nie miała pojęcia, że właśnie pozowała do ostatniego zdjęcia w swoim życiu. Nigdy więcej nie widzimy już Chris Kremer z całej i zdrowej. W trakcie szczegółowego przeszukania karty pamięci z aparatu odkryto, że brakuje zdjęcia 0509, bo następnym zdjęciem, które zrobiono 7 dni później, było od razu 0510. Jednakże o zapoczątkowanej przez 510 serii zdjęć powiem we właściwym momencie. Rzecz jasna, śledczy założyli, że zdjęcie 0509 zostało po prostu usunięte. Okazało się jednak, że ta kwestia nie jest bynajmniej tak prosta, ponieważ próba przywrócenia zdjęcia przy pomocy systemu odzyskiwania danych zakończyła się fiaskiem, a na karcie pamięci nie znaleziono kompletnie żadnych pozostawionych śladów w postaci ukrytych plików rejestrowych z informacjami o zdjęciu, które zawsze są pozostawiane w karcie pamięci, gdy usuwa się zdjęcie z poziomu menu aparatu. Prowadzący sprawę śledczy dowiedli, że jedynym sposobem trwałego usunięcia zdjęcia z karty pamięci, bez pozostawienia ukrytych danych, co uniemożliwia jego odzyskanie, jest wykonalne jedynie przy pomocy komputera i podpięcia do niego aparatu poprzez kabel USB. Co się stało ze zdjęciem 0509? Kto, jak i z jakiego powodu je usunął? Kiedy zrobiono to zdjęcie i co na nim było? Po wykonaniu zdjęcia 0508, na którym ostatni raz uwieczniono Chris za życia, pomijając tajemnicę zdjęcia 0509, aparat fotograficzny nie był więcej używany aż do 8 kwietnia 2014. Teraz czas zająć się wynikami analizy iPhone'a należącego do Chris oraz Samsunga Galaxy, który był własnością Lisanne. Kiedy zbadano telefony zaginionych, okazało się, że kilka godzin po ich wyruszeniu na szlak z obydwu telefonów próbowano dodzwonić się na numer alarmowy 112, a później 911.
Żadne z połączeń nie doszło do skutku ze względu na całkowity brak zasięgu. Jakiś czas temu dotarłem do szczegółowej analizy, co prawda w języku angielskim, ale po angielsku czytam niemal tak jak po polsku, zarówno danych z obydwu telefonów, jak i lokalnych warunków sieciowych, jakie panują w tamtym rejonie Panamy. Autor publikacji wykazał, że już na El Mirador w obydwu telefonach przy dobrych wiatrach była co najwyżej jedna kreseczka zasięgu na ekranach, co oznaczałoby duże problemy z uzyskaniem połączenia, gdyby stamtąd ktoś próbował dzwonić. Ostatnie zdjęcie, na którym widzimy niepokojąco wyglądającą Chris, będące jednocześnie ostatnim, jakie w ogóle wykonano podczas wędrówki przyjaciółek 1 kwietnia, powstało o godzinie 13:54. Mniej więcej 2,5 godziny później, dokładnie o 16:39, w iPhone'ie należącym do Chris wybrano numer 112, a kilkanaście minut później, o 16:51, na ten sam numer próbowano dzwonić z Samsunga Fron. Żadnych z tych połączeń nie zostały zrealizowane z powodu braku zasięgu. Prawdopodobnie nawet poziom zasięgu umożliwiający połączenia nie dawałby gwarancji sukcesu, bowiem w Panamie numerem alarmowym, podobnie jak w sąsiedniej Kostaryce, jest 911, a nie 112, jak w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, były to jedyne dwie próby wezwania pomocy, jakie podjęto 1 kwietnia. Po godzinie 16:51 oba telefony zostały wyłączone, zapewne w celu oszczędzania baterii, a uruchomione ponownie dopiero nazajutrz. 2 kwietnia, a więc w czasie, gdy kilka kilometrów dalej w Boquete przewodnik Feliciano Rodriguez zaczynał niepokoić się nieobecnością Chris Lizan, podejmowane były kolejne bezskuteczne próby połączenia pod 112. Dopiero później po raz pierwszy wybrano numer 911, gdy dziewczyny zorientowały się w swojej pomyłce, ale również w tym przypadku brak zasięgu uniemożliwiał cokolwiek. Rano 3 kwietnia przez chwilę mrugnęła nadzieja. W iPhone'ie znów wybrano numer 911. Tym razem połączenie doszło do skutku, ale z niewiadomej przyczyny zostało natychmiast przerwane po zaledwie jednej sekundzie. Była to ostatnia próba telefonowania. Przez kilka kolejnych dni oba telefony były co jakiś czas włączane w celu sprawdzenia zasięgu, po czym od razu wyłączane, gdy wciąż nie było go wcale. Przeczytam teraz osobiście wykonany przeze mnie wykaz dla obydwu telefonów, obejmujący daty i godziny podejmowanych na nich aktywności. iPhone 4 należący do Chris Kremers. 1 kwietnia, 16:39, próba połączenia ze 112. 2 kwietnia, 18:14, próba połączenia ze 112. 3 kwietnia, 9:33, połączenie z 911. Czas trwania 1 sekunda. 16:00, sprawdzenie zasięgu. 4 kwietnia, 9:33, sprawdzenie zasięgu. 13:42, sprawdzenie zasięgu. 5 kwietnia, 10:50, sprawdzenie zasięgu. 13:37, sprawdzenie zasięgu. 6 kwietnia, 10:26, sprawdzenie zasięgu, nie wpisano PIN-u. 13:37, sprawdzenie zasięgu, nie wpisano PIN-u. 7 kwietnia, brak aktywności. 8 kwietnia, brak aktywności. 9 kwietnia, brak aktywności. 10 kwietnia, brak aktywności. 11 kwietnia, 10:51, sprawdzenie zasięgu, znów bez pisania PIN-u. Telefon pozostał włączony. 11:56, wyłączenie telefonu, brak dalszej aktywności. Samsung Galaxy S3, należący do Lizan Fron. 1 kwietnia, 16:51, próba połączenia ze 112. 2 kwietnia, 6:58, próba połączenia ze 112. 10:53, próba połączenia z 911. 3 kwietnia, 13:50, sprawdzenie zasięgu. 16:19, sprawdzenie zasięgu. 4 kwietnia, brak aktywności. Jednakże wspomniany przeze mnie raport z analizy wykazał, że Samsung został włączony wieczorem i wyłączony dopiero nad ranem następnego dnia, co spowodowało szybkie wyczerpanie baterii. 5 kwietnia, 4:50, sprawdzenie zasięgu. 5:00, koniec baterii, brak dalszej aktywności.
Z rejestru połączeń oraz danych z tzw. logów, czyli plików tworzonych podczas włączania i wyłączania telefonu, a także wykonywanych na nie operacji, wynika, że Chris i Lizan dość rozsądnie starały się gospodarować bateriami w swoich telefonach. Artykuł, o którym wspomniałem, mówił, że w chwili wymarszu Holenderek na El Pianiste poziom naładowania ich telefonów oscylował w granicach 50-51%. Telefon Lizan był sprawny tylko do wczesnych godzin porannych 5 kwietnia po tym, jak wieczorem tego dnia najprawdopodobniej zapomniała wyłączyć go na noc. Bateria wyczerpała się niemal równo o godzinie 5 rano. W telefonie znaleziono logi z 2 lub 3 następnych dni, sugerujące, że ktoś próbował uruchomić telefon, ale napięcie w baterii, nawet przy 0% baterii zawsze pozostaje w niej odrobinka energii elektrycznej, było niewystarczające, by możliwe było zbutowanie systemu operacyjnego. Innymi słowy, próba włączenia telefonu dawała co najwyżej zadrżenie obudowy, nieznaczne pojaśnienie ekranu i powrót telefonu do stanu wyłączonego od razu po tym. Zastanawiające jest też, dlaczego od 6 kwietnia w iPhone'ie Chris przestano wprowadzać PIN podczas uruchamiania telefonu. W związku z tym pojawiły się najróżniejsze teorie, począwszy od tego, że telefon Chris mógł wpaść w ręce osoby trzeciej. Niektórzy sądzą, że mógł to być ewentualny morderca studentek, a skończywszy na mówiących o tym, że Chris być może zmarła 5 kwietnia po południu, w nocy lub 6 kwietnia rano. A Lizan, której telefon był martwy, wzięła iPhone'a swojej przyjaciółki, ale nie znała PIN-u. Co do tej ostatniej teorii, moim zdaniem Chris zmarła 8 kwietnia około godziny 6:00, o czym wspomnę później. Według mnie powód, dla którego w iPhone'ie nie był już wpisywany PIN, jest dość prozaiczny i nie stoi za nim nic wielkiego. Mianowicie, sądzę, że Chris przestała go w pewnym momencie wprowadzać, bo gdy po samym zbutowaniu systemu operacyjnego już widziała u góry ekranu krzyżyk oznaczający brak zasięgu, od razu wyłączała telefon, wpisywanie PIN-u uznając za bezsensowne i przedłużające użycie baterii. Wpisanie PIN-u to co prawda zaledwie kilka sekund roboty, ale gdy pomnożyć te kilka sekund razy wszystkie uruchomienia telefonu, robi się łącznie parę minut pustego drenowania baterii, a to już robi różnicę. Ewentualnie jest druga, dość mroczna możliwość, o której pomyślałem, kiedy przyszła mi już do głowy ta pierwsza. Wspomniałem wyżej, że według mnie Chris zmarła 8 kwietnia wcześnie rano i podtrzymuję to. Ale przecież nim to się stało, jej stan musiał się pogarszać. Mogło być tak, że pierwsze wyraźne i dość poważne pogorszenie przyszło 6 kwietnia. Chris silnie gorączkowała, może nawet majaczyła, więc albo nie wpisywała PIN-u, bo za bardzo ją to męczyło, albo iPhone'a uruchamiała Lizan, która czuła się lepiej i przeżyła dłużej. 7 kwietnia stan Chris wciąż się pogarszał, a straciła przytomność lub przynajmniej komunikatywność, a Lizan, przerażona świadomością, że jej przyjaciółka prawdopodobnie umiera, czuwała przy niej cały dzień, nawet nie myśląc o telefonach. I taka teoria, co więcej, pasowała do rozpiski aktywności telefonów obu dziewczyn. Samsung był już wtedy martwy, z kolei w przypadku iPhone'a w dniu 6 kwietnia przestano wpisywać PIN, a 7 kwietnia telefon nie był uruchamiany wcale. W telefonach nie znaleziono niczego więcej, co mogłoby przybliżyć do wyjaśnienia, co tak naprawdę spotkało Holenderki na szlaku El Pianista. Nie próbowały napisać SMS-a do swoich rodziców, ani dzwonić na inne numery niż alarmowe. Nie zostawiły również żadnej notatki w którymkolwiek telefonie, nie nagrały filmu, na którym wyjaśniłyby, co się stało, ani nie zrobiły zdjęć, by cokolwiek udokumentować. Nie jestem jednak pewny, czy ja sam zdecydowałbym się na coś takiego w ich położeniu, bowiem należy pamiętać, że w sytuacji zagrożenia każdy człowiek reaguje inaczej, a trudno wczuć się odpowiednio z pozycji kanapy. Co do zdjęć, przeszukanie karty pamięci z aparatu ujawniło jeszcze jeden zaskakujący fakt, który paradoksalnie wprowadził do sprawy jeszcze więcej znaków zapytania. Okazało się, że dnia 8 kwietnia pomiędzy godziną 1 w nocy a 4 nad ranem wykonano aż 90 zdjęć w niemal niemożliwym do ustalenia miejscu głęboko w dżungli, w kompletnej ciemności. 86 zdjęć przedstawiało czerń i dopiero po ich wyświetleniu na ekranie komputera oraz odpowiednim rozjaśnieniu dało się dostrzec kształty drzew i krople deszczu. Na niektórych widać jasny punkt przy samym brzegu kadru, który może być prześwietlony i będący poza ostrością palec osoby fotografującej, uchwycony przez obiektyw.
Jedno ze zdjęć pokazuje odrobinkę ostrzejszy fragment, tyle że przypominający wycinek ramienia od barku do zgiętego w kącie prostym łokcia. Tylko 4 zdjęcia przedstawiały cokolwiek wyraźnego. 2 z nich uwieczniły fragment zbocza i pokrytego roślinnością terenu, a także pasek z plecaka i kawałek broszury turystycznej, którą można zobaczyć na jednym ze zdjęć, jakie dziewczyny wykonały wcześniej w restauracji w Boquete. 3 zdjęcie przedstawia nieco pustej przestrzeni z leżącą na środku gałązką, do której przywiązane były kawałki czerwonej folii. Potwierdzono później, że taki kolor mają reklamówki jednorazowe jednego z lokalnych sklepów. Fotografia wzbudziła sporo dyskusji, w których najczęstszym pytaniem było, co miała na celu ta dziwaczna konstrukcja. Jednak gałązka z torbą foliową była niczym w porównaniu z najbardziej przerażającym zdjęciem związanym ze sprawą. Na owym widzimy sfotografowane z bliska, zajmujące cały kadr, rude włosy Chris. Wiele osób, w tym ja, zwraca tutaj uwagę, że widoczne na zdjęciu włosy, podobnie jak było z odnalezionym plecakiem, są niewiarygodnie czyste oraz suche, uwzględniając wszystkie dni spędzone w dżungli oraz fakt, że tej nocy padał deszcz, widoczny na wielu ciemnych zdjęciach. Teorii odnośnie tej fotografii było chyba najwięcej spośród wszystkich. Chciałbym jednak skupić się na jednej istotnej rzeczy. Panuje przekonanie, że zdjęcie przedstawia tył głowy Kremers, z czym trudno o sensowną polemikę, bo ułożenie włosów sprzyja takiemu wnioskowi. Sam długo wychodziłem z podobnego przekonania, ale tylko do czasu, aż nie przyjrzałem się zdjęciu bardzo dokładnie, a przede wszystkim obracając je o 90 stopni w lewo. Wtedy zamarłem, bowiem dostrzegłem coś, czego dotąd nie dostrzegł prawdopodobnie nikt. Był to przebijający się za włosami zarys otwartych oczu. Szczególnie w przypadku prawego oka zauważyłem wyraźny kształt dolnej powieki oraz nieco słabiej widoczną górną. Lewe oko jest bardziej zakryte, ale zdaje się być lepiej widoczna tęczówka oraz źrenica. Choć otwarte, oczy wydają mi się nieskupione, nieobecne i pełne bólu, co skłoniło mnie do wniosku, który może być bliski prawdy. Po pierwsze, widzimy na tym zdjęciu nie tył głowy, tylko twarz Chris, na którą opadają jej włosy, czyli najpewniej leżała tutaj na lewym boku. Po drugie, moim zdaniem brak zainteresowania znajdującym się bezpośrednio przed jej oczami aparatem nasunął mi przypuszczenie, że była już w stanie agonii, będąc teoretycznie przytomną, ale bez świadomości i całkowicie niekomunikatywną. A dlaczego Lizanne postanowiła zrobić to zdjęcie? Możliwości jest kilka, ale z tych, które mi się nasunęły, za najbardziej prawdopodobną uznaję tą, że w ciemności Lizanne nie była w stanie doglądać Chris, a skoro ta z racji niekomunikatywności nie odpowiadała już na jej pytania, Lizanne zrobiła zdjęcie, by sprawdzić, czy przyjaciółka jeszcze żyje lub czy jest przytomna. Jestem niemal pewny, że Chris była w agonii i zmarła 2 lub 3 godziny później. Fotografia z jej włosami została wykonana między godziną 3 a 4, po czym powstało jeszcze kilka ciemnych zdjęć. Uważam, że maksymalnie do godziny 6 rano było już po wszystkim. Jak łatwo sobie wyobrazić, kwestia nocnych zdjęć spowodowała prawdziwą lawinę ożywionych dyskusji. Wśród wielu teorii przewijał się motyw z odpędzeniem błyskami flesza dzikich zwierząt lub reagowaniem w ten sposób na niepokojące odgłosy, których nocą w dżungli z pewnością jest bez liku. Spekulowano również, że Holenderki mogły próbować kontynuować przedzieranie się przez gęstwinę nocą, używając lampy błyskowej do oświetlania sobie drogi. Co do pierwszej z przytoczonych teorii, nie mam osobiście zdania, ale druga budzi wiele wątpliwości nie tylko u mnie, ale u wielu innych osób. Dowiedziono bowiem, że błysk tak intensywnego jasnego światła powoduje w ciemności chwilową ślepotę, a więc więcej szkody niż pożytku. Poza tym, gdyby dziewczyny faktycznie chciały oświetlać sobie teren, ten model aparatu Canon ma możliwość włączenia lampy na stałe, o czym przynajmniej Lizanne z pewnością wiedziała. Najwięcej sensu ma teoria użycia flesza do zasygnalizowania swojej pozycji. Pamiętajmy, że noc z 7 na 8 kwietnia była pierwszą, którą ekipy poszukiwawcze spędziły w dżungli na prowadzeniu czynnej akcji ratowniczej. Jako że zapewne po raz pierwszy od momentu zaginięcia usłyszała ludzkie głosy,
W rozpaczliwej próbie zwrócenia uwagi ratowników i ocalenia z koszmaru, pochwyciła aparat i zaczęła jedno po drugim robić zdjęcia w niebo, w gorączkowej nadziei, że błysk flesza zostanie dostrzeżony i nadejdzie ratunek. Niestety, odgłosy ekipy poszukiwawczej z czasem zaczęły przycichać i oddalać się, aż wreszcie ucichły całkiem. Sądzę, że Lizan, opuszczając ramiona, mogła jeszcze naciskać spust migawki, co wyjaśniałoby dwa zdjęcia zbocza oraz trzecie z gałązką obwiązaną czerwoną folią, a na koniec odłożyła aparat, usiadła obok umierającej Chris, objęła ramionami kolana, schowała w nich głowę i zaczęła szlochać w rozpaczy, czując, że zapewne to już koniec. Sądzę, że pozostała tak przy Chris, która krótko przed godziną 6 rano najpierw przestała jęczeć, następnie drżeć, aż wreszcie oddychać i zmarła. Odnalezienie plecaka na nowo ożywiło sprawę, a śledczych skłoniło do wznowienia poszukiwań, które dotarły do biegnącej przez dżunglę rzeki Rio Culebre, aż na przeciwległym brzegu napotkano na leżące w widocznym miejscu na głazie starannie złożone kremowe szorty Chris. Wkrótce dokonano makabrycznego znaleziska, gdy kilka kilometrów w dół rzeki od miejsca, w którym znaleziono plecak, natrafiono na fragment miednicy oraz but trekkingowy, w którym nadal znajdowała się oderwana od reszty ciała stopa. W ciągu kolejnych dni odnaleziono wzdłuż brzegu Rio Culebre łącznie 33 rozproszone fragmenty kości, a testy DNA potwierdziły, że należą one do Chris Kremers i Lizan Frons, czego 28 kości zidentyfikowano jako należące do Lizan, a tylko 5 do Chris. Więcej szczątków nie odnaleziono, ale te, które trafiły do zakładu medycyny sądowej, różniły się stanem rozkładu. Do kości Lizan nadal przyczepione były kawałki skóry, podczas gdy kości Chris były czymś wybielone, prawdopodobnie fosforem. Co więcej, analiza szczątków wykryła ślady sugerujące, że jedna z dziewczyn cierpiała na zapalenie mięśni. Niestety nie ma sprecyzowanych informacji, która. Badający kości antropolog wskazał w raporcie: nie ma żadnych wyraźnych zadrapań na kościach, ani naturalnego, ani kulturowego pochodzenia. W ogóle nie ma śladów na kościach. Mimo wznowionego śledztwa nigdy nie udało się ustalić, co tak naprawdę wydarzyło się na szlaku El Pianista w kwietniu 2014 roku, ani jak dokładnie zginęły przyjaciółki z Utrechtu, które znały się całe życie. Holenderscy śledczy w 2015 roku wysnuli hipotezę, wedle której dziewczyny mogły zginąć w wyniku upadku z wysokości po runięciu z klifu. Zaś w 2017 roku pojawiło się przypuszczenie, że śmierć Holenderek może być powiązana z zaginięciami zakończonymi morderstwami, ze sporą liczbą których panamska policja borykała się w 2014 roku. Nie było jednak żadnych dowodów na prawdziwość którejkolwiek z tych teorii. Wciąż można było jedynie ogłosić wynik poszukiwań zaginionych, który brzmiał: Chris Kremers i Lizan Fron nie żyją. Cokolwiek wydarzyło się naprawdę, jedno jest pewne. Było to najbardziej traumatyczne doświadczenie w całym ich życiu. Opracowanie i tekst Rafał Banachowicz. Czytał Rafał Banachowicz.